zespołów. Do Piekarskiego piłka, widać jeszcze troszeczkę braki szybkościowe u Mariusza Piekarskiego. Potrafi zagrać bardzo dokładnie. A teraz widzę Wyjacy, Kiełbowicz. Raz już przedarł się lewą stroną. Dośrodkowanie do Wichniarka. Szansa i bramka. Wspaniała akcja drużyny Widzewa. Marcin Zając wykorzystał znakomite odegranie piłki i pokonał Grzegorza Szamotulskiego. W trudnej sytuacji będzie Legia. 24 minuta i Widzew prowadzi tutaj niespodziewanie 1-0 po bramce Marcina Zająca. Widzimy tego piłkarza na naszym ekranie. Świetnie ustawiony. Doskonałe podanie z lewej strony. Odegranie do tyłu i tutaj z półwoleja strzał lewą nogą. Nie miał żadnych szans Grzegorz Szamotulski. 24 minuta i 1-0 dla gości, dla łódzkiego Widzewa. Wielka radość Marcina Zająca, 20-letniego piłkarza Widzewa. Mówiłem wcześniej o tym, że niebezpieczne są te rajdy lewą stroną Tomasza Kiełbowicza.